Marzanna to między innymi nazwa kukły przedstawiającej boginię, którą w rytualny sposób palono bądź topiono w czasie wiosennego Jarego Święta, po to, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby orszak złożony z kukły i dzieci z zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano Marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem zaś kukłę przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano Marzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. Topienie Marzanny w zależności od regionu przybierało różne formy. Chrześcijaństwo próbowało zakazać tego starosłowiańskiego zwyczaju, jednak rodzima tradycja okazała się silniejsza. Obecnie w Polsce obrzęd łączony jest z nastaniem kalendarzowej wiosny przypadający na 21 marca. Marzanna może być upodobniona do młodej panny w wianku, ale też do starej baby. Warto zauważyć, że w niektórych miejscowościach istnieje tradycja męskiego odpowiednika Marzanny, czyli Marzanioka. Konkurs ogłoszony przez Miejsko-Gminny Dom Kultury imienia Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim miał na celu wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę, zapoznanie z obrzędami i tradycjami ludowymi. Miał także rozwinąć wyobraźnię i aktywność twórczą dziecka przy współpracy z rodzicami. I śmiało możemy stwierdzić, że wyobraźnia ta rozwinęła się bardzo twórczo, gdyż powstały przepiękne kukły różnych wielkości i z różnych materiałów. Zgromadziliśmy 58 prac. Komisja w składzie: Monika Małgorzata Twardowska, instruktor plastyki, Paulina Wasik, instruktor rękodzieła artystycznego, Piotr Grygiel, instruktor grup teatralnych oraz Dariusz Lewandowski-Socha, dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim, wyłoniło laureatów konkursu. Zostali nimi Dominik Gancarz, Antoni Koczyński, Oliwia Drzał, Paulina Gołaszewska, Milena Cach, Marta Nowak, Tymoteusz Szeliga, Marcin Mazur, Anna i Gabriela Zuba, Emilia Lewicka, Szymon i Kornelia Kuźniar, Milena Grodecka, Nina Króćko i Zofia Bosek. Przyznano także nagrodę dyrektora Domu Kultury i otrzymał ją Kamil Kramarz. Żadna praca nie została pominięta. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową za udział w konkursie.